Pan Grzegorz Turnał, w cywilu nadworny pieśniarz Komitetów Obrony D, nagrał onegdaj taką wiele mówiącą balladę o lokalnej kretynce i miejscowym idiocie. Ta ballada, myślę, że śmiało mogłaby się stać hymnem Komitetów Obrony D. I proszę się nie obrażać, bo to przecież wasz nadworny pieśniarz, jego licencja poetyka. A dlaczego tak zjadliwie rozpocząłem? Bo jak tylko zaczęła się afera wokół kamienicy przy ulicy Noakowskiego 16 w Warszawie, szerzej w Polsce znanej jako kamienicy rodziny Walców, to Gazeta Wyborcza natychmiast opublikowała wywiad z szefostwem grupy Feniks, złowieszczej grupy, bo pojawiającej się przy wielu warszawskich prywatyzacjach. No ale cóż w tym wywiadzie jest? Biedni przedsiębiorcy cierpią z powodu polskiego populizmu. Tak twierdzą redaktorzy Gazety Wyborczej. Taka dziwna zbieżność w terminie. Oto przed Komisję do Spraw Reprywatyzacji jest powołany pan Andrzej Walc, w cywilu mąż pani Hanny Gronkiewicz-Walc, który odniósł korzyści majątkowe z dziwnych transakcji dotyczących kamienicy przy ulicy Noakowskiego 16 i natychmiast Gazeta Wyborcza spieszy z ratunkiem, podaje rękę panu Andrzejowi Walcowi, publikując wywiad z szefostwem grupy Feniks, grupy, która ostatecznie weszła w posiadanie także kamienicy przy ulicy Noakowskiego 16. A jak pokrótce wyglądała historia tej kamienicy? Oto tuż po zakończeniu wojny szmalcownik, człowiek, który dorabiał się w sposób przestępczy w czasie wojny i który sfałszował swoje pełnomocnictwa do nieruchomości Noakowskiego 16, przejmuje tą nieruchomość i sprzedaje wujkowi pana Andrzeja Walca. Po latach, już w XXI wieku, pan Walc odzyskuje tą kamienicę, zyskuje w sumie, właściwie na niczym, 5 milionów złotych. 5 milionów złotych zarobiła rodzina Walców per capita na tej transakcji i odsprzedaje tą kamienicę, pan Walc, jego powinowaci, grupie Feniks. W ten sposób ślad się urywa, pieniądze płyną do kieszeni państwa Walców, a państwo Walcowie stroją miny święcie oburzonych, gdy są powołani przed oblicze Komisji do Spraw Reprywatyzacji. Piosenka Grzegorza Turnała, nadwornego szansonisty Komitetów Obrony D. Sama płynie na usta. A żeby utrzymać się w poetyce tej piosenki, to pragnę wspomnieć również o nagrodach, które przyznają studenci dziennikarstwa z różnych uczelni. Studenci dziennikarstwa z różnych uczelni przyznają nagrody pod takim pretensjonalnym tytułem mediatory. I któż tam te mediatory dostaje? Oczywiście przede wszystkim Czeredka z Gazety Wyborczej i z telewizji TVN, ale zdarzają się wyjątki. Do takich wyjątków w tym roku należy pan Tomasz Piątek, autor książki Tajemnice Antoniego Macierewicza, otrzymał nagrodę w kategorii prowokator. Mówiąc krótko, studenci dziennikarstwa stwierdzili, że pan Tomasz Piątek wykonał jedną z najlepszych prac dziennikarskich tego sezonu. Jeżeli tak, to ci wszyscy studenci u mnie na Uniwersytecie imienia Jana Pawła II, gdzie prawie 20 lat prowadziłem zajęcia z zakresu dziennikarstwa, otrzymaliby jedynkę. Jako durnie patentowani i osły. Bowiem książka Tomasza Piątka to przykład antywarsztatu, nie tylko dziennikarstwa, antywarsztatu myślowego. Przykład niekonsekwencji, gubienia wątków, nieporadnego sklejania kwitów, które płyną od wojskowej bezpieki. Taką mam opinię o publikacji pana Piątka i mogę ją podeprzeć faktami, ale jakoś pan Piątek unika rozmowy publicznej ze mną, a ja bardzo chętnie bym obnażył jego braki w erudycji dotyczącej Siemiona Mogilewicza,
czerwonej mafii z Brighton Beach, Sącewa i powiązań ze służbami, także polskimi politykami. Jeżeli Państwo sobie życzycie, to ja bardzo chętnie opowiem, jak powstawały prywatne telewizje w Polsce. To dużo ciekawsza opowieść niż z myślenia pana Piątka. Mówiąc krótko, cywilna bezpieka założyła jedną telewizję, potem wojskowa bezpieka poczuła się dotknięta, bo w tym procesie została przechytrzona, więc za pomocą pewnego fortelu uzyskała drugą telewizję i tak mamy prywatne telewizje w Polsce. Prywatne, no bo nasze pieniądze publiczne przepłynęły przez kieszenie wojskowej i cywilnej bezpieki i stały się prywatne. No i są prywatne. Prawda, towarzyszu Walter? W różnych kręgach znany także jako PS Andrzej. Albo panie towarzyszu Solorz. Właściwie Solorz nie należał nigdy do PZPR-u. Korzystał tylko na tym, że bracia Kunowie z Wiednia, pan Wiatr, krąg Aleksandra Kwaśniewskiego byli mu niezwykle przychylni, prawdopodobnie gratis. No i jeżeli już jesteśmy przy wydarzeniach dotyczących służb specjalnych, to warto odnotować, że właśnie został zamknięty niejaki Piotr Pytel, znany w niektórych środowiskach także jako generał brygady, były szef służby kontrwywiadu wojskowego. Został zamknięty pod pretekstem tego, że miał nieważne zwolnienie lekarskie i nie stawiał się przed oblicze prokuratury, a tak naprawdę toczy się przeciwko niemu śledztwo, nieformalne kontakty ze służbą wywiadu zagranicznego Rosji. To już nie tylko to głupawe zdjęcie pana Pytla z czapką z napisem Aurora, ale dużo ciekawszych szczegółów. Prywatnie znam pana Pytla jako bardzo sympatycznego człowieka, którego nigdy nie posądzałbym o to, że może być generałem. Bo był dosyć krzepki, podnosił duże ciężary na siłowni, ale o wyrafinowanie w prowadzeniu operacji wywiadowczych to bym go raczej nie posądzał. Błyskawiczna kariera pana Pytla rodzi mój uśmiech, bowiem kiedyś byłem uczestnikiem akcji przeciwko konopiom indyjskim, w której uczestniczył Dziarski, wówczas chyba chorąży, albo może już podporucznik, nie wiedziałem o tym jeszcze, Piotr Pytel ze swoim pistoletem. Zajechaliśmy na to pole, skąd ja się tam wziąłem, po prostu byłem dziennikarzem i udało mi się wkręcić do takiej ekipy wówczas Regionalnej Inspekcji Celnej w Krakowie. Ekipa Regionalnej Inspekcji Celnej w Krakowie przeprowadziła taki zajazd na pole konopi indyjskich pod Krakowem, szukając nielegalnych plantatorów haszyszu. No i rzeczywiście nawet test został wykonany. Test wykazał, że znajdują się tam pewne ilości narkotyków w łodydze tych roślin, które tam rosły. Panowie z bronią zaczęli zabezpieczać teren i nagle przyszła informacja, że jest to pole doświadczalne Akademii Rolniczej z Krakowa i konopiami przesiewano uprawy buraków, tak żeby nie krzyżowały się ze sobą różne odmiany. No i cóż, trzeba było się wycofać. Sukcesu nie było. Tak to właściwie wygląda. Moi informatorzy ze służb twierdzą, że największą zasługą pana Piotra Pytla było to, że w czasach spotkań z towarzyszami rosyjskimi potrafił wysiedzieć przy stole do końca, podczas gdy inni oficerowie nakrywali się już w tym czasie nogami. Tradycje spotkań tajniaków polskich i rosyjskich, jak widać, ciągle pozostają te same. Jest to tym bardziej interesujące, że właśnie toczy się kolejne śledztwo, tym razem przeciwko funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli naszego kontrwywiadu cywilnego. Akurat tym oficerom zarzuca się, że dopuścili do tajemnic naszego wywiadu i państwa ludzi z rosyjskiego FSB pod pozorem tego, że wspólnie ścigają jakąś grupę przestępczą, której ostatecznie nie ujęli.
No, to dosyć ciekawe i budzące zastanowienie, ale także budzi zastanowienie, w jakim stanie było jeszcze niedawno nasze państwo, że służby rosyjskie po prostu przyjeżdżały tu jak do Królestwa Polskiego, a Donald Tusk zachowywał się jak książę Konstanty. Z tym, że z rodziny carskiej nie był niestety i manier nawet takich nie miał. Z psiej wólki był ten premier, niestety. Pozdrawiam.